Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnej prognozie burzowej. Sprawdzimy, co się będzie działo w dniu dzisiejszym, a działo się już dosyć dużo, szczególnie u mnie. Wczoraj w ostatnim materiale powiedziałem, że widać w modelach numerycznych burzę na północnym wschodzie, tą, która będzie przemieszczała się z południowego zachodu na północny wschód i że przez łom, że jednak chyba nie przejdzie. No i jednak przeszła. No w sumie prawie przeszła, bo przeszła niżej, na południe trochę od Łomży, ale przeszła. Na pewno nie była takiej siły jak ta, która była chociażby tutaj we Włoszech, w Seregno 21 lipca, gdzie mieliśmy po prostu opady gradu i te opady tego gradu było tak dużo, że tutaj w płatach normalnie zbity wraz z wodą, która zalała tą miejscowość, przemieszczał się. Wygląda to po prostu strasznie. Tam generalnie na południu jest problem z tymi masami powietrza, które się ścierają ze sobą. Mamy front atmosferyczny, powstanie niżu i to wszystko powoduje, że występują tam bardzo silne burze. Dzisiaj również Estofex wydał trzeci poziom zagrożenia. Drugi poziom jest nadal dla Chorwacji, dla północnych Włoch, też dla Bośni i Hercegowiny. I w Bośni i Hercegowinie jest też poziom trzeci. Największe zagrożenie burzowe, szczególnie właśnie w północnej części Bośni i Hercegowiny. Tam sytuacja może być dzisiaj znów bardzo, bardzo niebezpieczna. Natomiast mniej niebezpieczna sytuacja na pewno była w Polsce, ponieważ tutaj właśnie nad ranem mnie też obudziła komórka burzowa, która znajdowała się w strefie opadów, przemieszczała się przez Ostrów Mazowiecką, przez Zambrów w kierunku Białegostoku i o ile tutaj właśnie w tych rejonach, gdzie ja byłem, nie była tak dobrze uformowana. Coś tam było widać, ale w sumie bez sensu, żeby robić zdjęcia. O tyle już tutaj pod Białymstokiem i w Białymstoku widać też bardzo ładną chmurę szelfową, która już się uformowała, więc bardzo fotogenicznie tam było i gratuluję też zdobyczy, gratuluję zdjęć. Ta komórka konwekcyjna, ta komórka burzowa nadal przemieszcza się w kierunku wschodnim, niedługo osiągnie Hajnówkę, Michałowo i opuści granicę Polski od strony wschodniej. Natomiast cieszę się, że Was zamiast opuszczać nasz kanał, Was przybywa i dzięki Wam za to. Dzięki za wszystkie subskrypcje, komentarze i za to, że jesteście. Udostępniajcie ten materiał innym, żeby wiedzieli, że taki kanał jest na polskim YouTubie, bo oprócz naszego kanału innych takich kanałów nie ma. W Polsce północno-wschodniej nie tylko burze występują w godzinach porannych, również na Lubelszczyźnie się pojawiają oraz na Wybrzeżu. Województwo zachodnio-pomorskie, pomorskie oraz komórka konwekcyjna. W sumie komórka burzowa przemieszcza się również nad Bałtykiem. Psy może być słychać, ponieważ okno jest otwarte. Dzisiaj mamy bardzo przyjemną temperaturę, więc warto tak zrobić. O ile w Polsce północnej, północno-wschodniej, generalnie wschodniej występują opady deszczu, lokalnie też burze, no ale też później też pojawią się przejaśnienia, o tyle w Polsce centralnej mamy bezchmurne niebo. W kolejnych godzinach sytuacja będzie się trochę zmieniała na korzyść, ponieważ te chmury będą opuszczały nasz kraj wschodnimi granicami. Od zachodu napłynie ładniejsza pogoda i będzie więcej, zdecydowanie więcej słońca. A to za sprawą wyżu Hermiona, który nadal spycha jeden niż na południu Europy, nad Włochy i tam właśnie występują te bardzo silne burze. Drugi niż jest wypychany na północny wschód wraz z frontem atmosferycznym, który zaznaczył się dzisiaj na północnym wschodzie Polski, a w centrum mamy coraz ładniejszą pogodę właśnie za sprawą tego wyżu. No ale dziś przede wszystkim mam zamiar mówić o burzach, a te nadal mogą występować. Zacznę przede wszystkim od tego, jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych godzinach. Te opady deszczu będą opuszczały nasz kraj, natomiast od zachodu, na północnym zachodzie, następnie na zachodzie oraz w centrum, za sprawą insolacji słonecznej i delikatnej niestabilności powietrza nastąpi wysyp konwekcji. Będzie to konwekcja masowa, komórki konwekcyjne będą powodowały opady deszczu, a niektóre z nich wyrosną na już komórki burzowe, szczególnie w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w województwie podlaskim również jest taka szansa. Po południu również możliwe będą jeszcze komórki burzowe na granicach północno-wschodnich, ale powinny one zostać wypchnięte poza nasze granice w bardzo szybkim tempie. Generalnie, jeżeli ktoś będzie w okolicach takiej komórki burzowej, warto robić zdjęcia, ponieważ będzie to na pewno widok malowniczy. Wieczorem komórki konwekcyjne powinny zacząć zanikać. Zerknijmy sobie, jak tutaj prognozuje nam burzy IMGW. IMGW, tak, północny zachód, czyli północ województwa zachodniopomorskiego, burze o prawdopodobieństwo poniżej 60% i słabe burze powyżej 60%. Podobnie
północno-wschodnie tereny kraju. Tutaj również, bo to mamy obszar drugi, obszar pierwszy, porywy wiatru do, już wam mówię, do 70 km na godzinę, opady deszczu od 10 do 20 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów mogą osiągnąć wartość 25 mm. Lokalnie możliwy niewielki grad. W obszarze pierwszym, czyli na wybrzeżu, burze mogą zacząć się od wczesnych godzin porannych, od Pomorza Zachodniego, a potem stopniowo będą wędrowały na wschód. Obszar drugi, czyli północny wschód, tutaj burze mogą pojawić się rano, co też się stało, aż do wczesnych godzin popołudniowych i cała strefa dość szybko opuści obszar Polski, to co mówiłem, obszar okalający, to jeszcze tam pozostałości właśnie tych komórek konwekcyjnych, które mogą dawać jakieś wyładowania w nocy. Z soboty na niedzielę burze nie są w żaden sposób prognozowane. Sieć obserwatorów burz podobnie zaznaczyła obszary, natomiast obszar niewielkiego zagrożenia burzowego jest bardziej przesunięty na północ i północny wschód. I jak czytamy, wyznaczony obszar będzie najbardziej prawdopodobny do powstania burz i przelotnych opadów. Ze zjawiskami związane będą miejscami silniejsze porywy wiatru i opady niewielkiego gradu. Nie powinny nieść one większego zagrożenia. Także troszkę może pogrzmieć jeszcze, ale nie powinno nic złego się dziać. Również polscy łowcy burz podobnie zaznaczają, więc północ, tutaj większe prawdopodobieństwo burz, jeszcze krańce województwa lubelskiego, krańce wschodnie. Na pozostałym obszarze, czyli na północy i na wschodzie, szanse na burze są mniejsze, ale nadal nie są wykluczone z racji tego, że powietrze jest trochę niestabilne, więc szansa na te burze jest. Jak czytamy, maksymalne opady deszczu mogą wynosić do 10 mm, porywy wiatru do 60-65, lokalnie 70 km na godzinę. Silny przepływ powietrza w górnych warstwach atmosfery spowoduje szybki rozpad uformowanych klastrów. Jeszcze Estofex. I tutaj, jeśli chodzi o Estofex, mamy również północ i wschód zaznaczone jako możliwość powstawania burz i możliwość zaznaczenia się tych burz, szczególnie w Polsce północno-wschodniej, kot tam chyba chce jeść. Natomiast dwójka, jedynka, dwójka i trójka, czyli te wyższe poziomy zagrożenia, zostają wydane właśnie dla Europy Południowej, szczególnie tutaj basen Morza Śródziemnego. Tam od kilku dni dzieje się bardzo dużo. Tak jak wspominacie również w komentarzach, jak ja wspominałem, przyjrzę się temu dokładniej. Na pewno ten materiał też nagram i będziemy tutaj patrzyli, co się dzieje. A dzieje się dosyć dużo jeszcze, jak sobie zerknę, szczególnie na Tornado in Italia, bo jeśli chodzi o Chorwację, tam to mamy układy MCS przede wszystkim, jeśli chodzi natomiast o Włochy, szczególnie północy, tam mamy superkomórki burzowe, które jeszcze nie organizują się w układy i tam mamy grad do bicia, grad do 5, 6, 7 cm, który zaskakuje ludzi, który powoduje zniszczenia, wybija szyby, powoduje też uszkodzenia elewacji budynków. Tam gdzieś był taki materiał właśnie o tej elewacji i było pokazane zdjęcie, jak ta elewacja została zbombardowana i została zniszczona, więc dzieje się tam naprawdę dużo. Jest to, powiem tak, no jak lubię burzę, tak z takim gradobiciem nigdy nie chciałbym się spotkać. Był pomysł, żeby tam jechać w ostatnich dniach, aczkolwiek tutaj przesunięte mamy to na wrzesień i wiemy, że wtedy też będą fotogeniczne burze pewnie występować, więc zawsze coś się złapie, żeby potem umieścić na kanale na YouTubie. Ja w tym momencie kończę, życzę wam dobrego dnia. Pozdrawiam.